specjalny program po godzinach. Jesteśmy w Grudzi na stadionie teraz Torpedo Kutaisi. Z nami specjalny gość Gija Guruli. Witam Cię raz jeszcze. Dzień dobry. Jak widzicie, no specjalny gość na specjalną okazję 50-lecia GKS-u Katowice. Może zaczniemy od tego, jak jest z Twoim językiem, bo jak widzimy, jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie, już zapomniałem, już 20 lat kiedyś grałem w Polsce, ale mogę mówić. A utrzymujesz jakby kontakt z jakimiś osobami z Polski, że cały czas ten język szlifujesz gdzieś tam cały czas, masz kontakt? Tak, w ogóle mam kontakt. Jestem przyjacielami z Markiem Świeczewskim, Piotrem i dzwonię mi. Ja idę do nich, oni idą do mnie i tak. Niech pan powie jeszcze odnośnie tego, czy zdaje sobie pan sprawę, że w GKS-ie Katowice jest pan uważany za najlepszego obcokrajowca, który kiedykolwiek w całej tej historii klubu grał. No i przez niektórych nawet dziennikarzy uważany, że był pan takim najlepszym obcokrajowcem w całej lidze w ogóle, który został ściągnięty do naszej ekstraklasy. To nie wiem, ale chcę powiedzieć, co kiedy ja przyjechałem w Polsce, to miałem kontuzję łańcucha. Ale wtedy był prezes pan Marian Dziurowicz i on nie powiedział, co on wezmę. Oni zrobili gdzieś w grudniu, 19 grudnia 90 roku operację, jak nazywa to, Piekary Śląski. I przyjechały do hotelu GKS i spotkałem z prezesem. Prezes mnie mówi, co robi mi Gija. A ja jestem biznesmen. Ja kupiłem piłkarza, który ja muszę sprzedać dalej. A już druga kontuzja. I on mnie powiedział tak. No ja mam nadzieję, co ty będziesz grał. I on dał kontrakt i od razu podpisali. No. Wtedy wszyscy już pamiętają te wszystkie zwody, niezapomniane triki. Mówiło się, że no właśnie, takiego technika to właśnie przy Bukowej nigdy nie było. No ja nie wiem, było, nie było to, ale miałem technikę, miałem szybkość, tak, szybkość też, ale u nas były takie szybkie piłkarze też. No właśnie, niech wam powie, bo to było tak, że jakby patrząc na te filmiki teraz, tych wszystkich trików, tej szybkości, gdzieś tam tych różnych zagrań, to można takie odnieść wrażenie, że wtedy, w tych latach 90. to wyprzedzał pan trochę piłkę jakąś epokę, bo teraz można widzieć różne takie podobne triki. Wtedy to był pan jedynym zawodnikiem, powiedzmy, w polskiej lidze, który właśnie tak grał. To kto pana nauczył tego? Znaczy ja robiłem to dla Polski, może by to było taki pierwszy raz, ale jeżeli ktoś przyjechał do Gruzji, to tutaj gdzieś 80% takie robią, takie triuki. Technika jest w Gruzji, jest piłkarzy i to jest na krowie jest co technika. Szkoda, co fizyka nie to takie. To teraz trochę o tej piłkarskiej Gruzji. Zapytam właśnie, jest pan znany tutaj w Gruzji jako piłkarz? Pamiętają pana w Tbilisi? No jak? Trochę już lat minęło. Tak, młodzi już nie pamiętają, ale stary się wszyscy pamiętają, co kiedyś ja idę na przykład gdzieś. Jest ludzie, którzy jest za 30 lat, za 40, oni od razu. No właśnie, wczoraj rozmawialiśmy tutaj z właścicielem hostelu, w którym spaliśmy, no i on mówił, jak powiedzieliśmy, że spotykamy się z Giją Guruli, to od razu uśmiechnął się, powiedział, to jest very famous zawodnik w Gruzji. No, to chyba miłe tak słyszeć po tylu latach. Tak, tak, to bardzo miło. Kiedyś grałeś i już pamiętają ten gry, który mi grali z Dynamo Tbilisi i bardzo, bardzo miło jeszcze raz usłyszeć. Nie? Pan w Katowicach w tych latach 90. miał tą drużynę. Jeździliście na mecze do Górnika, do Legii, do Lecha Poznań. Wszędzie grali reprezentanci kraju, zawodnicy, którzy byli znani, a
u was nie było takich indywidualnych nazwisk, ale wtedy mieliście drużynę, tak? To można powiedzieć, że wtedy na Bukowej była drużyna. Ja jestem szczęśliwy, że popadłem wtedy taką drużynę, jak był GKS Katowice. U nas byli piłkarze, którzy grali 3-4 albo 5 piłkarzy grali już w reprezentacji polskiej. Ale oni kiedy przyjechali, oni nie byli takie, że ja gram w reprezentacji polskiej. Oni byli się taki na jednym równi, nie? Równi byliśmy. I to było wszystko, na przykład po meczu, jeżeli my wygraliśmy, razem jechali do restauracji, to było, ja nie wiem, może być, ja nie wiem, może dla mnie by była najlepsza drużyna jakaś. Przepraszam, może być rany było takie, ale u nas była bardzo dobra drużyna, było bardzo dobry prezes i wszystkie kierunki, nie? Kierowniki, bardzo dobry, bardzo. To jeszcze zapytam o te Katowice, jak pan je pamięta, to były takie, no teraz się na pewno tam Polska już zmieniła. A gdzie pan mieszkał wtedy w Katowicach? A, gdzie jest ten hotel GKS. A, czy w hotelu na Ceglanej? Na Ceglanu, a nie w hotelu ja mieszkałem, było taki, jak nazywa ten, apartament, zadi, w boku. No ale to było na terytorium hotelu. Czyli to wszystko tam załatwił prezes Dziurowicz, wszystko miał pan opłacone? Wszystko. Ja nic nie płaciłem, nic nie. To płaciłem tylko na telefon, a wszystko to klub płacił za samochód, a nie płacili. Dali mi samochód na służbowy samochód, dali kwatera. Kwatera? Jak? Mieszkanie. Mieszkanie. Kwatera po rosyjsku. Po rosyjsku. Dali mieszkanie, dali wszystko, ten meble, wszystko dali, wszystko. Mieszkał pan wtedy tam z rodziną, z żoną? Tak, dzieci chodzili do dziecki ten, jak teraz? W przedszkole? Przedszkole, tak. Jak wyglądał cały ten transfer? To przyjechali tutaj do Tbilisi działacze, tak powiedzieli, Gija, chcesz grać w Katowicach, mamy spotkanie z prezesem. Jak to wyglądało? Jak to wtedy tak się załatwiało, takie transfery? Wtedy było tak, co my przyjechali do Polski i grali ten towarzyski mecz z GKS-em i nie pamiętam, druga drużyna, nie pamiętam. I my wygraliśmy 2-0 i ja strzeliłem dwie bramki. I prezes już rozmawiał z naszym ten prezes. No nasz wtedy był to trener Dawid Kipiany i on powiedział, że my chcemy dobić mistrzostwa i ten puchar. To był pierwszy czempionat Gruzji. I grałem 25 meczów, ja strzeliłem 23 bramki. I później oni GKS przyjechał do Tbilisi, taki mini turniej też. Mini futbol grali. I ktoś zapytał, gdzie jest Giagur. Ja nie grałem, ja miałem kontuzję. I Paweł zapytał, gdzie jest Giaguruli. Nasz trener powiedział, że on ma kontuzję, wańkotka. Dobra, weźmiemy i tam zrobimy. No wtedy wzięli, to było w grudniu było. I wzięliśmy tam 16, 17 przyjechałem i 19 już operacji. No tak było wszystko. No generalnie to tak w zasadzie taka intuicja prezesa Dziurowicza. Wziął zawodnika, który nie grał. No wziął niby króla strzelców, ale zawodnika, który miał kontuzję i nie wiedział, jak będzie po kontuzji, tak jak pan powiedział. Ja myślałem, co trener on powiedział Dziurowiczu, pana Dziurowiczu, co on chce, co ja został. Ja tak myślę. Może być prezes rozumie futbol, ale trener czuje.
Ja tak myślę, no, ja też byłem trenerem i ja, to trener ogląda po drugomu i prezes po drugomu, rozumiesz? Ale dla, to było bardzo jak taki risk dla ryzyko. Da, ryzyko, da, taki ryzyko był dla nich, ale jeżeli ty czujesz coś, to ryzyko, kto nie ryzykuje, ten nie zyska. Ten nie zyskuje. Nie pije szampana. Nie pije szampana, to Rosjanie mówią tak. Tak, tak. To teraz zapytam o prezesa Dziurowicza. Pamięta pan z nim rozmowy? To była osoba, z którą się rozmawiał konkretnie. On właśnie przychodził, mówił: tak, Gija, masz grać, masz strzelać bramki, będziesz miał wszystko zapewnione, będziesz miał wszystko, wszystko ustalone. Jak się rozmawiało? Nie, nie, on nie rozmawiał. On tak powiedział, że on ma nadzieję, że ja będę grał, ale nie mówił tak, że ty będziesz tam bramki i tam. Nie, nie, nic takiego, nic takiego. Tylko on jeszcze raz mówię, co on nie dał szans. I ja dla niego zrobił wszystko, co to, to szans ja musi być zrobić dobrego coś dla prezesa i dla klubu GKS Katowice. Jak pan wspomina te, ten okres gry w GKS-ie Katowice, bo to był okres też sukcesów. Tak. To nie wiem, sukcesy były, tak. My wygrali puchar i zdobyli wicemistrzostwo Polski. I gdzieśmy graliśmy wszystkie wtedy to taka było, co wszyscy bojali się, bo my taki bardzo taki mocni byli mi drużyna. Wszyscy przyjeżdżali i się bali, że po prostu przegrają. Tak, tak. A pamięta pan mecze te właśnie z Lechem Poznań, z Legią, z Górnikiem Zabrze, te takie, gdzie faktycznie gdzieś się o tym mówiło dużo wcześniej, kilka dni przed meczem, taka atmosfera się tworzyła tych takich pojedynków wielkich. Z Lechem Poznań oni wtedy zrobili mistrzostwo. Bardzo dobra drużyna była wtedy też i Legia Warszawa też, ale lepiej było ten Lech Poznań. A Górnik Zabrze to było wszystko, to jest derby. Derby, takie mecze byli, co były dużo żółta kartka. Pamięta pan kibiców na Bukowej, którzy skandowali nazwiska? Jakie to uczucia, jakie tam po kilku latach, jak pan wróci myślami właśnie do tych okrzyków i z Bukowej? To było, wiesz, u nas nie było takich kibiców, co nazwisko skandowali. A kiedy ja przyjechałem, oni nocy, Gija, Guruli, to było jeszcze dwa razy mnie dało na siłę, co jeszcze dał. Tak, tak. Pamięta pan przyśpiewki jakieś takie, nie? Skandowanie nazwiska inne o GKS-ie Katowice? Można coś zaśpiewać, no. Nie pamiętam, nie pamiętam. Kiedy grałeś na boisku, to może gdzieś zwróci ten Gija Guruli albo coś, ale nie masz ten tak czas, co posłuchać i trzeba grać. I były takie momenty, co, kiedyśmy grali na drugim boisku, nie pamiętam, gdzieśmy grali. I wtedy przyjechał, mój brat przyjechał z Gruzji i pojechał z nami na mecz. I on siedzi i on, po meczu on mówi, co, bardzo dobry tutaj te kibicy też, oni cię lubią. Ja mówię, kiedy, który kibicy? No, drugie kibicy, nie? Ja mówię, nie, oni mnie, jak to, rugaca. A, wyzywali. Tak. Jak sobie wszystko krzyczali, co Gija, Guruli, oni krzyczali, Gija, Guruli, Gondong. Brat nie zrozumiał, ale słyszał nazwisko. No tak.
Dla kibiców oni kryczą dlatego, co ty nie grał normalnie, nie? I później strzeliłem bramkę i podaszłem i dziękuję bardzo. I oni później po meczu, to wtedy było taki kibicy, co taki korektny, bardzo korektny. Korektny, obiektywny, jak nazywa? Obiektywny, tak. To bardzo, na meczu oni krzyczały tak nieładnie, ale po meczu oni... Szacunek był, respekt. Tak, bardzo, wtedy było fajnie, a teraz ja nie wiem jak w Polsce. No to jest tak, że myślę, że to się nie zmieniło, ale jakby pan tak porównał tych kibiców tutaj z Tbilisi, gdzie pan grał tych 10 lat i później też tą Bukową mówiliśmy o tych fanatycznych kibicach, no to gdzieś tam tu jest bardziej gorąca atmosfera, czy w Polsce taka była? Nie, tutaj graliśmy przed 60-80 tysięcy kibiców. To było, oni tutaj nie to by było, co tam albo krzyczali nazwisko. Tam krzyczali Dynamo, takie coś, ale gdzieś 90 minut idzie mecz, gdzieś 80 minut oni krzyczali, to 60 tysięcy, 80 tysięcy, to bardzo, a WKS to nie było takie, tam 2030 wtedy było, a teraz ja nie wiem, teraz chodzą do... No tak, 3-4 tysiące, 5 czasami, bo teraz jest, nie ma tych dwóch trybun takich, które były. Teraz zostały tylko ta Blaszok centralna i ta główna taka. Więc się trochę pozmieniało. Nie ma dwóch takich trybun z jednej i z drugiej strony, tych takich za bramkami, co sam. Ma pan jakieś pamiątki z GKS-u Katowice? Może jakąś starą koszulkę, jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam z tych czasów zostały u pana w szafie? Nie, kiedyś nie dawali tej koszulki, nic nie dawali. Ja wjechałem i zostawiłem tu wszystko. To teraz o tym, jak później troszkę ta kariera przebiegała. Wyjechał pan do Francji, to już tak pan obiektywnie, tak mówi pan o kibicach obiektywnych, jak pan ocenia swoją karierę później? Do Francji ja wjechał, to było, ja miałem kontrakt na 2 lata z GKS. I gdzieś graliśmy, jak to, august? Sierpień. Coś przyjechał z Francji i zapytał, co, jeżeli ja chcę grać we Francji. Ja mówię, jak? Jak nie chcę? Ale ja mówię, jaka kluba jest? On mówi, Gavre. Gavre, ja nie wiem, co, jaka kluba. Ale później pojechałem na testy, na 3 dni przyjechałem, a jeden dzień ja robiłem trenerowku, a na drugi dzień graliśmy Puchar Ligi, wtedy było. I wtedy było takie, co jeżeli jakiś ktoś przyjechał na testy, może grać na ten Puchar Ligi. Graliśmy i od razu ten prezes przygłosili tam w restaurany i podpisaliśmy kontrakt. Ale kontrakt będzie, kiedy klub z klubem będzie porozumienie. Tak. Przyjechałem do Polski i idzie do prezesa, pana Dziurowicz. Ja mówię, pan prezes, ja chcę jechać do Francji. Nie? A mówi, nie, tutaj trzeba zrobić mistrzostwo polskie. Ja mówię, bardzo proszę. I on taki był człowiek, co on mówi, dobrze, i odpuścił. I ja pojechałem już kiedy skończyliśmy sezon, pojechałem już do Francji. 91. 92. Tak, przyjechałem we Francji. Ja pierwszy sezon bardzo dobrze grałem i już miałem też kibicy, ten fan klub. Było 120. Tak, ten kibiców.
Ale było tam 80 dziewczyn, a 30... Żona nie była zazdrosna? Nie. Przed ostatnim mecz. Grałem z Monaką, 11 minut i... ten mysli to jak nazywa, naderwany. Mięsień, naderwany. Tak. I już nie mam nic, ni klub, nic. Ja muszę jechać na testy, ale już kuda je idzie. I później dzwonili do ten z Dunkerca, wtedy była druga dywizjona. I pojechałem tam też z kontuzji. Też mieli, dali zaufanie, żeby wziąć i podpisać kontrakt. No nie wiem, może taka jest, jak los. Tak. Dostałem kontuzję i idzie do drugiej klubu. Nie wiem, może oni też widziały, jak grałem i dla nich było to też. W jakim wieku, ile miał pan lat, kiedy pan zakończył karierę i zdecydował się powiesić, tak jak to się mówi, korki na korku? 97 już to było bardzo ciężko było tam. Decyzja wtedy. Tak, decyzja to było bardzo ciężko, ale już widziałem, co nie pójdzie jeszcze na górę. I ja mówię, lepiej idzie z futbola, z piłka nożna, taki, co ten kibic powiedział, co zostań. To, nie tak, co idź. Rozumiesz? Lepiej co kibici jeszcze chciały, co ja grał, a to drugi wariant jest, kiedy nie chcą ten na boisku, później zaczynają ten swistet. Gwizdać, tak. To lepiej, ja mówię, taka, teraz jest taka sytuacja, co muszę jechać. Właśnie, teraz pan mieszka we Francji, czy bardziej w Gruzji? Czy pan tak podróżuje? Ja tak, to idzie do Gruzji, idzie do Francji, tak. I może to zobaczymy, jeżeli będzie... No już rok nie pracuję jak trener, ale ja wezmę się. Były takie propozycje, ale nie ma jak ten... W drugim dywizjonie jest, no jak pierwsza liga Polska, no, jest, no tam pensji nie ma dla piłkarza, jak ja będzie mówić po piłkarzu, to biega, zrób coś. A mówię, co, motywacji nie ma. Motywacji jest motywacja, co oni grają w piłkę, to jest na równi amatorskie to... Bardzo mnie to ciekawi, bo to, że przez tyle lat pan pamięta bardzo dobrze język polski. Na pewno pan umie świetnie po francusku, gruziński, wiadomo, rodzimy język. Jeszcze jakieś języki pan potrafi? Rosyjski. Rosyjski? Rosyjski. Ale rosyjski ja nauczyłem, kiedy ja nauczyłem trochę rozmawiać po polsku. Rosyjski ja uczyłem w szkole, ale był bardzo źle ten nie wiem, ja nie mogę powiedzieć, co nie lubię, ale nie wiem, za co ja nie uczyłem. To szkoda, jak ja bardzo chcę jeszcze co znał 3-4 języków, to jest lepiej. No. Ale jakiś talent do tych języków jest, tak? Przychodzą one łatwo. Było, co razu było interesne coś drugiego nauczyć, nie? Ja przyjechałem w Polsce, tak? I od razu, gdzie ja wtedy ja mieszkałem w hotelu, kiedy był sam. I od razu tam pracowali na recepcji. I ja pisałem, co to znaczy, tak. I jeszcze ten mój bardzo przyjaciel jest Wojtek Spałek, był ten masażystą wtedy.
I kiedy on na, kiedy zrobił operację, on był ten jak nazywa ten? Masował, ale rehabilitacja. I z nim też jeden, dwa, trzy, cztery, tak. Bardzo było taki ten. Pomogły mi, żeby ja nauczył po polsku rozmawiać. No na pewno to, że jak się jest w jakiejś szatni jakiegoś kraju, to trzeba umieć tam po tym języku. Jak pan uważa tak o takich zawodnikach, bo na przykład jest kilku zawodników, którzy są w Polsce, przyjeżdżają z Hiszpanii czy tam z Portugalii i grają rok, dwa i nadal nie umiem mówić w języku polskim. No to ciężko chyba później tak w szatni, jak się nie rozumie. No, u was był pan jedynym zagranicznym zawodnikiem w drużynie GKS-u wtedy. Musiał się pan nauczyć. Był też Argentynec, był tak. Mario Coppola. Ja mam też kontakt. I ja nie rozumiem hiszpański, on nie rozumie po francusku i my jeszcze trochę po polsku coś tam rozmawiamy po polsku z Marią. Czyli żeby zostać takim, no, na pewno zawodnikowi te języki pomagają, tak? Tak, ale na boisku, jeżeli ty rozumiesz futbol albo nie trzeba ten język, tam jest piłkarski język, to jest piłkarski język. Czyli w szatni przede wszystkim się trzeba nauczyć tego technicznego języka, a później dopiero ewentualnie jak z kimś porozmawiać, nie wiem, żeby się umówić na wino lub piwo. Pierwszy jest prywatny. Na przykład, kiedy przyjeżdżasz, kiedy jest trenerowka i ja, wszyscy mówią tak, nie bardzo tak źle, jak nazywa ten, taki język, no, gówno albo coś takie. Przekleństwa, brzydki, przekleństwa. Tak, brzydkie. I kiedy ktoś przyjeżdżasz, na pierwszy to jest dzień dobry i do widzenia. A później pytasz, jak to ten brzydki, ja? I tam ja nauczyłem taki, ten książ brzmi w Szczecinie. W Szebrzeszynie książ brzmi w Szczecinie. Tak, a później nie wiem, ale pytały ten, możesz mówić tak, książ brzmi w Szczecinie. A później zapytałem, ale mówi po gruzyjski, baka chytkal szichichinebs. To jest wszystko. No, gruziński to jest trudny język, tak? W wymowie właśnie taki szybki. Nie, dla mnie nie jest. Nie. Właśnie nie to, nie ten ciężki. Polski jest bardzo ciężki, francuski. Polski jest, ile jest? Cztery u nas jest. I jak mówisz, nie ma ten femina, jak to nazywa? Rodzajniki, żeński. Żeński, tak. Żeński, męski nie ma tutaj. Tak. To jest jak angielski język. Nie. Tutaj przyjeżdżają z obcokrajowcy i oni rozmawiają po gruzyńsku. Gruziński tylko to jest ten bukwi, jest ten taki ciężki, ale język nie jest ciężki. Zapytam jeszcze o szatnię, tam jak pan przyjechał do Katowic, jeszcze pan tego polskiego języka nie potrafił, tak jak pan mówi, uczyli tych takich brzydkich słów, różnych rzeczy, uczyli też właśnie jakieś tam podpuszczali książmi w Szczecinie, żeby się trochę pośmiać. Pewnie też było takie, że gdzieś tam wyrzucali pana, coś mówili, niech pan tam gdzieś coś powie, a potem to było takie śmieszne, nie, żeby kogoś tam podpuścić, takie robili sobie śmieszne kawały. Takie nie zapamiętam, ale ja zapamiętam ten, jak nazywa ten... Kiedy przyjeżdżałeś, trzeba zapłacić w restoran. Przyjeżdżali, zapłaciłem w restoran. Ale na obozie przyjechałem pierwszy raz. I jak nazywa ten? Krestit. A, chrzest to taki. Chrzest tak. Szatni. O kurwa, to... ty jesteś tak? I wszyscy tak... Jak nazywa ten...
W tyłek. W dupę. Dupę. Kurwa, jojko małe, takie, jak nazywa ten, ręka, tak, no. Taki, ale nie, to było, tam trzeba tylko jedno, ten short. Spodnie. Ale pasem to bili rękawi. Rękawi. To najbardziej pan... To brał najbardziej, tak pan pamięta właśnie z tym. To było taki... Ból. Uj. Czy we Francji są też takie zwyczaje, czy tutaj w Gruzji? W Francji nie Gruzji też. Jak we Francji wygląda, jak zawodnik przyjeżdża, to tylko musi iść do restauracji zapłacić, czy też tego nie ma? We Francji nic nie ma. Tam nie pamiętasz. A, tak. Kupisz tam 4 butelki szampanskie i wszystko. Na szatnie tam. I tam... jak nazywa ten słodkie tam likiery? Nie, słodkie tam chipsy tam słodycze. Pamięta jeszcze coś takiego właśnie śmiesznego, takiego ciekawego, co panu spotkało i co panu utkwiło w pamięci z Polski właśnie, niekoniecznie z boiska? O, tam było, ja nie pamiętam, ale tam drużyny tam zrobili takie coś ekstra było. U nas był ten humor był i wszystko u nas było. Taka atmosfera właśnie. Atmosfera była ekstra była. Bardzo. Taka drużyna, nie wiem, nie było nigdzie. Jeżeli taka drużyna, jak drużyna, ja mówię, było we Francji, może by ja jeszcze pojechał jeszcze do góry jeszcze. Drużyna była taka, że to u nas wszystko było, jechali do restauracji tam, wszystko. Dla mnie, jak później ja mu, jak trener był, ja mówię, na przykład, ja nie mogę zobaczyć kogoś na prywatne życie. To jest twoje prywatne. Ja oglądam tylko na boisku. Musisz pić, iść. To mnie nie interesuje. Ale na boisku, jeżeli ty nie będziesz tam albo na treningu, albo na meczu gra, później ja będę to trzebować. I wszystko. Mogli pić i grać. Tam mężczyźni grali. Wszystko. Teraz już na boisku nie ma mężczyzn? Jest teraz, ale ja mówię, co teraz taki futbol poszedł do taki szybkość, tam fizyka jest, tam wszystko jest, no jeżeli będziesz pić za 4 dni już bardzo źle będzie. To trzeba gotować na tydzień, co było dobrze. Na boisku byłoby wyglądało jak trzeba. A, pamiętam teraz, kiedy mój brat przyjechał do Polski, on mnie przywiózł. Jest wódka gruzyńska, czacia nazywa, to jest 50-60% alkohol. I on przywiózł taki, był w butyki Borjomi, na granicy, bez problemu. Na granicy zapytał, on przyjechał na pociąg, on nie lubi samolot. Przyjechał na pociąg i na granicy, co to jest? On mówi, Borjomi jest. Jak Borjomi? Kuda Borjomi? I on, na ten, było ten 24 butelek. I urządy celny dostał i popróbował. To był Borjomi. Jedna butelka była Borjomi. Dobrze, przyjechał, przywiózł. I ja dał tam, dał Wojtek, ja dał na boisku, był taki,
który gospodarz taki. Gospodarz, tak. Ja im dał. I oni, bo co to jest? Ja mówię, Borjomi, tak. On gospodin ten boisko przyjechał do domu, otwarł, nalej tak stakan i wypił. Na drugi dzień on mówi, kurwa Gija, co to było? Ja mówię, co? Co ty mnie dał? Ja mówię, wodku ja to wypił. A wczoraj ty skazał ten Borjomi mineralna woda. Ja mówię, to ja... Ja mówię, to nie jest seriozne, ja nie na serio. Kurwa, ja wypił pierwszy. Ja myślę, co u niego zęby nie były. Ja myślę, co zęby idzie, nie? A drugi, jak wypiłem, ja myślę, jak kon mnie... kon ten... zady... rozumiesz, ja nie chcę to nic. No. Taki. I Wojtku ja dał ten Borjomi i jeszcze był taki koniak. I on mówi, co to jest? Ja mówię, kapot jest. I on później powiedział, że u niego był gość u siebie. I on powiedział, że to jest gruzińska wódka, czacia nazywa, czacia. I wypić. A druga to jest kompoty. On też nie znał, co to był koniak. Ktoś wypił ten czaciu i kompoty. Amen. To na chwilę przejdziemy się, zobaczymy jeszcze coś innego tutaj w mieście. Trochę Gruzji poznamy. Dziękuję ci przede wszystkim za rozmowę, ale to jeszcze nie koniec. Dobra. No i jesteśmy po całym dniu zwiedzania Kutaisi i teraz odpoczywamy, częstujemy się tutaj typowo gruzińskimi potrawami na stole. Jesteśmy 5-10 km od Kutaisi w górach w takiej restauracji, gdzie podobno jadał prezydent Saakaszwili. Tak. Co przez cały dzień robiliśmy, bo jeździliśmy po różnych ciekawych miejscach Kutaisi. Może nam pan przybliżyć dokładnie, co na początku ta katedra, którą zwiedziliśmy. Jak, tak. Skąd to jest taki symbol tutaj Kutaisi, tak? No tak, to katedral nazywa Bagrati Stadzari. To było zrobione w XI-XII wieku, tak. I później mi pojechał ten, jak nazywa ten... Jaskinia po polsku, tak. Jaskinia. Prometeusza. Jaskinia, który znaleźli 1983 roku i teraz już bardzo dużo turystów chodzą. Dzisiaj nie było tak bardzo, ale za miesiąc już będzie tam full. No, jeszcze zwiedziliśmy sobie tam przy okazji Stare Miasto. Oczywiście byliśmy wcześniej na stadionie Kutaisi, takie to jest drugie co do wielkości miasto.
Jak pan ocenia takie ogólnie Gruzję, że to jest takie miasto, które gdzieś można jeszcze coś lepszego znaleźć? Mówił pan, że Tbilisi jest jeszcze ładniejsze, że Batumi... Tak. Jest jeszcze najlepsze. Dlatego Tbilisi jest jak kapital, jak Warszawa, nie? Kapital, stolica. Stolica, tak. Stolica jest i na razie robią stolicy, później drugie też miasto. Batumi jest bardzo ładny też na morze. Letem przyjeżdżają tam dużo turystów. Kutaisi, tutaj jest ten parlament. Parlament, tak. Bardzo taki ładny parlament zrobili. I były takie, co inni chciały, Kutaisi parlament inni chciały. No na razie jest jeszcze tutaj. Jeszcze tak zapytam o to, bo tak zjedliśmy tutaj typowo gruzińskie potrawy, specjalnie przyrządzone. Podobno wszystko świeże i wszystko zrobione właśnie gdzieś tutaj na miejscu. Wszystko świeże. Tam tutaj restoran jest, a zady tam jest taki, gdzie jest kurczaki, jest tam jest... Kafarma. Tak. I od razu... Ale pytam o to, bo jeszcze pan, jak tu jeździliśmy samochodem dzisiaj, to jeszcze pan wspomniał o tym, co pan najbardziej lubił w Polsce jeść z Wojtkiem Spałkiem. To właśnie chętnie to jeszcze raz usłyszymy tutaj przed kamerą. Pierwszy raz jadłem z Wojtkiem, to on mnie zaprosił. Golonka to bardzo podoba. Kiedyś ja przyjechałem w Polsce, później kupiłem gdzieś 10 albo nawet 20 sztuk takiego golonka i przywiozłem do Francji. I do tego zupa chmielowa, tak? Wojtek mówi, idziemy jeść golonka i zupa chmielowa. Ja mówię, golonko lubię, ale zupa chmielowa, zupa nie lubię, to jest piwo. Piwo też nie lubi, ale z golonką bardzo idzie. No. Dobrze, w takim razie my serdecznie do Polski zapraszamy na golonkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tą gościnę tutaj tam w Kutaisi. Mam nadzieję, że w przyszłości może w Batumi się zobaczymy. Tak? Szkoda, co tak za dwa dni nie możemy tak widzieć tu wszystko tutaj. Trzeba minimum 10 dni przyjechać, co zobaczyć tam Tbilisi ili Batumi. Ili... Jeszcze inny tam na góry jest jeszcze ładnie coś widzieć. Także słyszymy, że trzeba polecać Gruzję. To my dziękujemy za tą gościnę. Mamy tu dla pana drobiazg od GKS-u Katowice. No przede wszystkim na 50-lecie, bo za kilkanaście dni pan odchodzi. 64. Tak, to jest pana rocznik 64. I również tak jak klub, pan obchodzi 50 swoją rodziny. Dosłownie za kilkanaście dni, 20 maja. 20 maja było paszportu, a tak 10. 10 maja, czyli generalnie za 3 dni. Za 3 dni. Za 3 dni, no to jeszcze lepiej trafiliśmy. Także 20 to jest w paszporcie, ale rocznik się nie zmienia. Jest... Nie. To ja pytałem mamy, po co ja tam pisał 20, a jestem na urodziłem 10. No tam były takie, co za 10 dni ona... tam coś wygrała, nie wiem. Dobrze, to dla pana prezent dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze, no i bardzo dziękujemy za tutaj gościnę nas. Co tam jest? No to proszę zobaczyć. To jest przede wszystkim podziękowanie za grę w GKS-ie Katowice, to na 50-lecie 50 zawodników było nominowanych jako tych najlepszych w historii. Dziękuję bardzo. Na 50. Także... I co najciekawsze tutaj mamy, na pewno warto, liczymy, że pan otworzy, może nawet przymierzy. O. Ja kiedy grałem w Katowice, ja ujechałem z Katowic, nie miałem koszulki Katowic, wszystko oddałem. No tak jak pan mówił wcześniej, nie było koszulki, nie było pamiątki, my tą pamiątkę przywozimy. To jest bardzo miło, no. Dziękuję bardzo. Może wstaniemy, żeby to lepiej zobaczyć. To jest koszulka, którą w tym roku, taka jubileuszowa. O! Gija Goruli. Dziękuję bardzo. I koszulka prosto z Katowic, jeszcze świeżutka, dojechała. Także jako pan Złote 11 nominowany. Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że to będzie pamiątka i w takim najważniejszym miejscu w domu zawiśnie. Czy to w Gruzji, czy we Francji, nieważne. Szaliczek, to już raz panu jeszcze powiem, bo tu mamy taki, to jest też na koszulce. To jest logo wybrane typowo właśnie na obchody 50-lecia klubu. I właśnie tym logiem mamy, wiadomo, herb. No i logo w tym roku, przez cały rok będziemy się jeszcze tym logiem posługiwać, to takie typowo. Jak na przykład, ja też urodziłem się 64 i dzisiaj jest 2014 i 50 to za 3 dni będzie 50. To, na koszulce to, też oczywiście 50 oni, jest. Oni zrobili dla mnie. Dziękuję bardzo.